Racing is everywhere in Big Butte. Show them how it's done. Boom! Touch the sky! W dzieciństwie moją ulubioną zabawką były klocki Lego. In and out of the great stone monuments, surging along the dazzling waterways. To była też ulubiona zabawka mojej rodziny. Oh, I'm going to smash you good for no apparent reason. Gracze są kurwa najgłupsi. To nie jest Lego Racers. Pewnie nie jeden fan klocków LEGO wspominający LEGO Racers podjarał się przy zapowiedzi LEGO 2K Drive. Gra pojawiła się trochę znienacka i została szybko wydana po zapowiedzi, przez co wielu osobom, w tym mnie, mogło umknąć, o co w tej grze w ogóle chodzi, poza tym, że to jest LEGO, samochody i wyścigi. Już po ograniu mam wrażenie, że LEGO 2K Drive chciało być wieloma rzeczami naraz. Chciało być wyścigówką w stylu Mario Kart z strzelonymi trasami i power-upami, którymi można psuć zabawę przeciwnikom. Chciało być grą w stylu Forza Horizon albo The Cruise, otwartym światem wypełnionym wyścigami i aktywnościami pobocznymi. Chciało być grą LEGO w pełnym tego słowa znaczeniu, z budowaniem własnych pojazdów. Chciało być grą usługą z mikropłatnościami i season passami. I zaraz wam zdradzę, którą z tych rzeczy faktycznie jest, ale powiem wam już teraz, czym jest na pewno. Kolejną grą z wrednymi mikropłatnościami, robiącymi nieetyczne wrażenie i śmierdzącymi pay to win. Zacznijmy od trybu fabularnego, który okazuje się być głównym daniem. O multi powiem za chwilę. W trybie fabuły trafiamy do Klockolandii, czyli klocko krainy i jako nowy kierowca pod przewodnictwem starego mistrza mamy cel, żeby stać się najlepszym, złapać wszystkie pokemony, wygrać wszystkie wyścigi i pokonać głównego złego, czy tam przeciwnika, który nazywa się Cieniaz. Jak myślicie, że to brzmi głupio, to w oryginalnej wersji gość nazywa się Shadows, więc okazuje się to być może zaskakująco trafnym tłumaczeniem i doceniam, że słaby bo słaby, ale przynajmniej polscy tłumacze wysilili się na jakiś żart. Fabuła to poziom Forcy Horizon 5, nie to żebym się spodziewał więcej, ale trochę większe oczekiwania można było mieć po humorze, który jest rozczarowująco infantylny. W sensie zdaję sobie sprawę, że to gra raczej nakierowana na młodszych, ale nawet takie filmy jak Lego Przygoda czy Lego Batman pokazały, że można to ogarnąć tak, że bawi w każdym wieku. Sama Klockolandia niestety nie jest takim dużym, otwartym obszarem, jak na przykład Forcy Horizon. Twórcy podzielili go na cztery części, pomiędzy którymi musimy przenosić się za pomocą szybkiej podróży. Może nie jest to jedna wielka, otwarta, duża mapa, ale przynajmniej te podzielone kawałki również nie są duże. Gdzie jak gdzie, ale akurat w grach wyścigowych im więcej miejsca do rozpędzenia się, tym zazwyczaj lepiej. Plusem jest, że każda lokacja ma inny biom, a same mapy wypełnione są zbudowanymi z klocków miastami, miejscówkami czy różnymi przedmiotami, również takimi zaczerpniętymi z prawdziwych zestawów LEGO. I wygląda to naprawdę fajnie. Jeśli jesteście fanami duńskich klocków, to poczujecie się tutaj jak w domu, klockowym domu. Fajne wrażenie robi również dosłownie rozbijanie się po okolicy, bo sporą część konstrukcji możemy rozwalić na klocki pierwsze. Co prawda po kilku sekundach wracają na miejsce, więc to tylko taki efekt dla frajdy. Jakby ktoś chciał pobawić się w młodsze rodzeństwo i rozwalić wszystkie budowle, no to się nie da. Sama Klockolandia wypełniona jest różnymi znajdźkami i pobocznymi wyzwaniami, które niestety do najbardziej oryginalnych i ciekawych nie należą. Głównie rzeczy typu pojedź, weź coś i wróć, chociaż trafiają się takie śmieszniejsze jak dotoczenie wielkiego jajka na patelnię. Ale główną atrakcją są przede wszystkim wyścigi. I patrząc na model jazdy, mam wrażenie, że również tutaj twórcy próbowali zrobić kilka różnych rzeczy naraz. Pojazdy mają swój ciężar i pod względem uczucia prowadzenia bliżej im do prawdziwych aut niż takich zabawek czy pojazdów z gier w stylu Mario Kart. Jednocześnie całość jest dalej oczywiście bardzo arcade'owa. Możemy naszymi pojazdami podskakiwać, również w powietrzu. Mamy dopalacz, którego możemy używać wedle uznania. Interesujące jest to, jak się naszymi pojazdami skręca. Twórcy dali nam coś w stylu hamulca ręcznego, który jednak nie służy do driftu jak zazwyczaj w grach wyścigowych. Zamiast tego możemy nim zrobić nagły i ostry skręt. Do driftu używamy zwykłego hamulca, który jednak nie działa do końca jak zwykły hamulec, bo jeśli wciśniemy go jednocześnie z gazem, to nasz pojazd zacznie driftować w płynny i łatwy do kontrolowania sposób. Rozumiem, że to powstało wszystko po to, żeby model jazdy był jak najbardziej przystępny, no ale w efekcie jest trochę nieintuicyjny i żeby go ogarnąć, trzeba się najpierw pozbyć nawyków z innych gier wyścigowych. Ale jak już nam się uda przyzwyczaić do tego dziwnego
skręcania, zawracania i driftowania, to kierowanie autkami potrafi być zaskakująco sympatyczne. Same pojazdy są tutaj podzielone na trzy kategorie, czyli pojazdy uliczne, offroadowe i wodne. Ich styl jazdy odpowiednio różni się zależnie od typu drogi. Gdy tylko wjeżdżamy na dany typ nawierzchni, w stylu też drugiego The Crew, nasz pojazd zmienia się w ten przeznaczony do tego typu drogi, co wygląda w sumie nawet całkiem fajnie. A czasami dziwnie, gdy jedziemy na ukos przez mapę, co chwilę zmieniając typ drogi i nasz pojazd robi tak. Poza tym podczas wyścigów zbieramy power-upy, które niestety są dość generyczne i polegają głównie na wypuszczaniu jakiejś samonaprowadzającej się broni. Mimo wszystko wyścigi są dość dynamiczne i też chaotyczne, ale w ten przyjemny sposób. Niestety działa tutaj dość wyraźny rubber banding. Nie da się zostawić przeciwników daleko w tyle, tak samo jak oni nie zostawią nas, co było wyraźnie, gdy zacząłem specjalnie hamować i trzymać się z tyłu. Widać było, że przeciwnicy również zwalniają, żeby nas nie zostawić gdzieś daleko, po czym i tak udało mi się ten wyścig wygrać. Ogólnie gra nie należy do specjalnie wymagających, nie ma tu też żadnego poziomu trudności, który można to zmienić. Jak na wyścigową grę LEGO przystało, możemy również rozbijać się własnymi dziełami. Edytor jest lepszy niż w LEGO Brick Tales, ale dalej jest tutaj sporo do poprawy. Rozkład funkcji i przycisków jest bardzo nieintuicyjny i głównie sterowanie sprawiało, że mimo wszystko buduje się dość topornie. Niestety, żeby zbudować coś sensownego, w czym nie będzie wstyd pokazać się na ulicach, trzeba umieć to zrobić. No ale pomyślałem, że okej, LEGO stworzyło mnóstwo fajnych modeli i pojazdów, w tym prawdziwe auto na licencji, dlaczego z tego nie skorzystać? Wystarczy wejść na stronę, wybrać zestaw i pobrać instrukcję. Niestety okazało się, że nie da się tego zrobić. Jedną z przeszkód jest to, że w edytorze nie znajdziemy wszystkich potrzebnych klocków. Niektóre da się jakoś zastąpić, no ale innych już nie bardzo. Ale większym problemem jest to, że gra nie pozwala nam zbudować pojazdów od zera. Jesteśmy zmuszeni korzystać z gotowych podstaw, które są bardzo dużym ograniczeniem i szybko dowiedziałem się dlaczego. Otóż samochód, który sobie wybrałem, a którego nie mogłem zbudować, jest do kupienia w sklepie. Tak samo jak niektóre brakujące klocki, chociaż też dalej nie wszystkie. Zresztą warto wspomnieć, że nawet jak coś zbudujemy, to nie możemy używać tego w trybie multiplayer. Intencja nasuwa się sama, ale pytanie, czy jest to aż tak wielka strata. Ogólnie tryb fabularny rozległy nie jest i dość szybko da się ogarnąć wszystkie wyścigi, dlatego myślałem, że może single player to tylko przedsmak przed zabawą z innymi. Tymczasem tryb multiplayer przypomina mi produkcje sprzed 15 lat, które dostawały tryb dla wielu graczy tylko dlatego, że wypadało jakiś mieć. Gdy pierwszy raz dołączyłem do pojedynczego wyścigu, gra jak gdyby nigdy nic wrzuciła mnie dosłownie w połowie jakiegoś innego wyścigu, żeby zająć puste miejsce po graczu. Zresztą gracze wchodzący i wychodzący to tutaj norma. Wyścig się skończył, gra dała każdemu jakąś tam ilość growych pieniędzy i zaczął się kolejny. Trybu turniejowego nie sprawdziłem do tej pory, bo najwyraźniej nikt w niego nie gra. Być może zabawa jest dużo lepsza, gdy gramy ze znajomymi, tym bardziej, że jest tutaj tryb podzielonego ekranu, czego niestety nie miałem jak sprawdzić, ale zabrakło również jakiegokolwiek sposobu na wspólne porozbijanie się ze znajomymi po Klockolandii. Taki surowy tryb multiplayer jest o tyle dziwny, że LEGO 2K Drive ma wyraźne zapędy do bycia grą usługą. W końcu mamy tutaj Season Pass rozpisany na cały rok oraz mikropłatności. I to, jak mówiłem, wyjątkowo wredne. W trybie fabularnym można zebrać stosunkowo dużo pieniędzy, no ale prędzej czy później zostaje nam mozolny grind, jeśli chcemy zebrać na jakieś auto, które kosztuje w okolicach 10 tysięcy tutejszej waluty. Wiecie, ile dostałem za wygraną wyścigu multi? 5. Dosłownie 5 pieniędzy. Aż musiałem sprawdzić, czy to był błąd, czy naprawdę tylko tyle doliczyło mi do konta, no ale nie, 5. Nieporozumienie. Jeśli założymy, że wygranie danego wyścigu zajmie około 3 minut, to żeby kupić pierwszy lepszy pojazd musimy poświęcić na to 100 godzin. Aż boję się, jak będzie wyglądał Season Pass, który z jakiegoś powodu nie był ujawniony długo po premierze i w momencie, gdy to nagrywamy, dalej nie jest. Może po to, żeby uniknąć tego tematu w recenzjach i opiniach. Samo kupowanie waluty też zostało wykonane zgodnie z najgorszą sztuką Microtransaction. Walutę wewnątrz gry kupujemy za walutę premium, którą dopiero kupujemy za prawdziwe pieniądze, tak żeby jak najbardziej rozwodnić cały proces i fakt wydawania prawdziwej kasy. I przypominam, że nie mówimy tutaj o grze free to play, ale pełnej produkcji za pełną cenę. Nie jest to aż tak szokujące, gdy przypomnimy sobie, że to produkcja od wydawcy, który odpowiada za grę kasyno, w którym dla niepoznaki grają w kosza, ale dodatkowo paskudne wrażenie zostaje, gdy uświadomimy sobie, że to gra skierowana przede wszystkim do młodszych, której postacie z gry swoimi słodkimi głosikami regularnie zachęcają nas do zaglądania do sklepów i kupowania nowych rzeczy. Pamiętaj, żeby zaglądać do marketu Małpka, gdzie możesz wykorzystać klocko kredyty do zakupu różnych superowych ozdobników. How dare you? Jak głupi jest fakt wsadzania season passów do gry, która nie ma wartościowego trybu multi, a jej najciekawsza zawartość kończy się po paru godzinach gry, to zostawiam bez komentarza. Wszystko to, co robi LEGO 2K Drive, inne gry robią dużo lepiej. Ale nawet mimo to jest to całkiem przyjemna gra, taki fajny średniak, w którą myślę, że z powodzeniem
mogliby bawić się młodsi gracze. Niestety tej ciekawszej zawartości nie starcza na długo, a cała gra jest skutecznie sabotowana przez wyjątkowo wredne mikropłatności. Klocek w stopę temu, kto na to wpadł. Niestety nie jest to godny duchowy następca LEGO Racers, ale nie tracę wiary i może następnym razem z tych klocków ułoży się coś lepszego. Pamiętajcie, żeby zapinać pasy, nie używajcie telefonu podczas jazdy i do zobaczenia.